zimne drinki, gorące hostessy. To wszystko dzieje się za tamtymi drzwiami. Jesteśmy właśnie w Czekanowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Patrice B, DJ Steam, a gwiazdą wieczoru jest DJ Maniana. To wszystko odbywa się tutaj. 4Clubbers TV, jesteśmy z wami, zaczynamy! W Polsce jest taka moda, że no, kiedyś się na komunii dostawało się rower, potem sanki, a teraz konsolety. Co drugi dom to DJ. Tonight is the night I found you in the crowd. I listen your voice, a wonderful sound. Give me your love and then I'll give you mine. There is no doubt, the one of a kind. I'm a dance floor lover, we stay undercover. I can't get enough of it. And when you don't stop moving and you don't stop grooving, there'll be no without for me. Jest z nami Łukasz, organizator imprezy dzisiejszej w Manhattanie. Łukasz, nie jesteś jedynym organizatorem tej imprezy. Jest jeszcze Max, którego dzisiaj nie ma, bo... No niestety, ale muszę wyjechać w pilnej sprawie do Londynu, dlatego bardzo gorąco go pozdrawiam. Niestety nie ma go dzisiaj z nami, no, ale myślę, że byłby dumny z tej imprezy. DJ-e, którzy występują tutaj dzisiaj, dlaczego akurat oni? No bo to są najlepsi, najlepsza żołówka DJ-i w Polsce, w takim właśnie klimacie. Klimat jest pierdolnięciem, no to nie ma lipy. Z nami DJ Patryk B. Patryk, dlaczego Manhattan? Klimat. To jest klub, którego brakuje w stolicy, akurat jestem w stolicy. No i klubowicze ze sprzętem są naprawdę zajebiści. Grało mi się naprawdę zajebiście. Muzyka akurat odpowiadała mi tutaj właśnie w tym klubie. Energia, jeszcze raz energia. Podczas twojego występu widziałem, występowały dziewczyny na scenie. Spisały się dobrze? Zajebiście. Dlaczego warto przyjechać do Czekanowa? To jest najlepsza impreza. Bo jest zajebiście! Będę chwalił klub dlatego, że tak sobie jeżdżę po Polsce i tak dzisiaj z kolegami popatrzyliśmy, że wszystkie kluby są jakieś tam robione figurki, bla bla bla, tak. Coś tam i na tego, nie? A dzisiaj patrzymy sobie i tak, klub jest zrobiony zupełnie inaczej, bardzo fajnie, czysto. Wiesz, co mi się najbardziej podoba w klubie, że wjeżdżam do klubu w Polsce i czuję się jak w Anglii, nie? Patrzę podłoga czysta, mówię, Jezu, jesteśmy w Polsce, jesteśmy? Nie no, w Polsce. No i to jest właśnie Manhattan Czekanów i to jest zajebiste. Oczywiście. Bardzo fajnie. A dziewczyny? Jeszcze lepsze. Tutaj jest dziewczyna. Aha, nie gustuje dziewczyny. Nie. Natomiast ja... No. Ktoś już wygrał. Klub fajny. Bardzo, no, bardzo taki... Inny niż cała reszta. A grałeś już, czy tak się na razie byłeś tylko przejść? Już grałem, już mam za sobą, rozkręcałem tutaj gibane dzisiaj. No przyjemnie, no początek sam, trochę tam trzeba było przycelować, co tu się dzieje dokładnie na co dzień, ale później już poszło z górki. Anna van Duk z Holandii? Nie, z Łodzi. Z Łodzi, naprawdę? No. A skąd taka ksywka? A tak sobie wymyśliłam, częściowo z mojego imienia, częściowo z mojego nazwiska. Tak sobie, tak sobie. Dlaczego Czekanów? Zaprosili mnie, to jestem. Wszędzie jestem, gdzie mnie zapraszają, to wiesz. Zapraszają. No. A gdzie jeszcze grasz? Jest to cała Polska. W porównaniu do całej Polski, jak wypada Czekanów?
Mega dobrze. Też są fajni, uprzejmi, wiesz, bo wiesz, nie zawsze się zgadza, że wiesz, nie zawsze się trafia, że wiesz, grasz tam i ktoś ci powie 5-5-5, czasami jest fuck you. Publika zajebiście, bo mało im się krzyczeli DJ, no to wiesz, no. To zajebista sprawa. Często bywa tak, DJ-e mówią, że publika jest ciężka. Bo jest imprezka radioeska. We party hard in Vegas, say nothing can save us, I'm so damn faded and wasted, I party like I'm a rockstar. Taka odstrzelona dziewczyna i mówi: słuchaj, wiesz co, taki utwór byś mi włączył, wiesz co, makafon. co? Ona mówi: makafon. I mówi: wiesz co, nie wiem, no nie kojarzę, nie? No. Mówi: to jakaś nowość. No mówi: nie, słuchaj, to nie jest nowość, tu już trochę radia grają, powinieneś to mieć. Po jakichś 20 minutach szprania, szukania w płytach, w ogóle blady, mówię: słuchaj, a jakbyś mi to zanuciła, to może ona. Dobra, raka, maka, makafon, freestyla. Otóż, moi drodzy, kiedyś sobie grałem, jakieś tam 5 lat temu w klubie przychodzi facet DJ, pseudo DJ, nie wiem jak nazwać, no chyba DJ. Nawija tyle, gdzie on grał, gdzie on nie był, no słuchałem go bardzo energicznie, przerywał mi troszeczkę, ściągał słuchawki, no wiecie, nie do końca alkohol pozwolił mi na to, żeby się wkurzać, ale okej, słucham człowieka, mówi na czym on gra, jak miksuje, wszystko jest zajebiście. Wszystko byłoby dobrze do momentu, kiedy zachciało mi się po prostu siusiu. Tak było. No i grał na tym, na wszystkim, i mówię: stary, kurwa, wiesz co, masz 3 minuty, zmiksuj, ja zapierdzielam do kibla, a ty zmiksuj. Nie doszedłem nawet do połowy sali, już za mną biegł: stary, a o co chodzi? Jak to zrobić? Nie muszę mówić dalej, że jeszcze pół godziny później trzymałem nogę na nogę, a chłopaka już nie było. It's alright, come on, come on. You go. Go! Zobacz, tak się bawimy! It's alright, come on. You go! Go! Skąd w ogóle pomysł na DJ-kę? Tak w przypadek ci powiem. No bo to chyba bardzo nietypowe, że dziewczyna, prawda? No nietypowe, no ale mówię ci, przez przypadek. Bardzo, bardzo fajnie ci wyszło, Anna, byłem, widziałem, słyszałem, jestem zachwycony. To się cieszę się. Mam kolejnego pana do przodu. Lat, który grałem po klubach, zdarzyła mi się sytuacja, że dziewczyna tańczyła na blacie i spadła mi na konsolę. Spadła ci na konsolę? Na konsolę mi spadła i po imprezie. Konsola cała? Nie. Nie. Najgorzej jak DJ-e rezydenci grają na każdym parkicie to samo, właściciel nie wie o co chodzi, wszyscy się cieszą, tak, a na koniec jest lelum po lelum. Tak. I są pretensje do gajowego, że aha, przyjechał taki DJ i gra jakąś dziwną muzykę. Tutaj go nie ma i to jest fajne. Pani, jest 5 rano w klubie Manhattan w Ostrowie Wielkopolskim. Impreza trwa w najlepsze. My już się będziemy powoli zwijać. www.fourclubbers.tv. Było naprawdę fajnie. Mamy nadzieję, że zawitać tutaj ponownie. Do zobaczenia.